Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Janki, a to, moi drodzy, jest burzliwy Ryzen 2 Mroczne Wody. Pogadajmy sobie z tej Stahaną, który tutaj został uwięziony przez inkwizytorów, gdzie został złapany gdzieś na swoim zadaniu przy cmentarzu. Hani mnie przesłała, abym cię uwolnić. Jestem tu, by cię uwolnić. Hani przysłała ciebie? Ciesz się z tego. Jak cię stąd wydostać? Klucz. Strażnik upuścił go na dziedzińcu. Poszukam go. Dobra, a co się z tobą stało? Nie musisz się puszyć, Kuciu. Wiem, że to moja wina. Niedługo zabiorą mnie do kamiennego obozu. Co zrobiłeś? Tahana poszedł na cmentarz Shaganumbich. Niebieskie płaszcze tam były. Ale dlaczego chciałeś iść na cmentarz? Kiki Hani poprosiła mnie, żebym nalazł tam bożka. Zawiodłem ją. Wyrzuciłem go, gdy zobaczyłem niebieskie płaszcze. Muszę go znaleźć, Kuciu. Dobra, w porządku. Gdzieś zgubił tutaj klucz na dziedzińcu. Więc po tym dziedzińcu musimy... O! Znaleźliśmy klucz. Ale ja go chyba jeszcze nie będę chciał wypuścić ze względu na to, że w momencie, kiedy ja go wypuszczę, zapewne zacznie się tutaj, moi drodzy, walka między nami, a tym całym tutaj żołnierzem z Inkwizycji. A wolałbym, żeby on tutaj jednak nie zginął, a chciałbym też wykonać dla niego zadanie, więc pójdziemy sobie tutaj do miasta, zdobędziemy dla niego jedzenie, tylko że on mi, moi drodzy, dał tutaj ten, chyba ten posążek cały, nie? Przedmioty. To właśnie będzie ten łup, którym mamy. Właśnie, malokański bożek. I zapewne to, możliwe, że to jest do zadania tego, tamtego. Dobra, ja go wypuszczę w takim razie. Bo wydaje mi się, że on będzie chciał nam zabrać ten bożek. A wydaje mi się, że ten bożek jest ten, który on po prostu odnalazł. I nam go przekazał, żebyśmy go wymienili na żarcie dla niego. Więc wypuścimy malokasa tutaj z nimi. Tutaj będziemy sobie... grać, więc znalazłem klucz. Wydostaniemy cię, a potem wracamy do Shaganumbi. A strażnicy? Żaden problem. Za mną! Jalla, jalla! Dobra. Andel, wolałem tutaj wykonać zadanie z ucieknięciem z tego. Dobra. To Toresa musimy niestety tutaj załatwić. Niestety takie życie. Dobra. Dobra, ładnie, załatwiony. Torres stał, pogadamy z nim, zobaczymy, co on nam powie. Hej, ty! Co to ma być, do cholery? Nie możesz uwolnić tego dzikusa! Spróbuj mnie zatrzymać, do zgadania, zastraż go. Tylko się nie wtrącaj, okej? Nie bądź głupi, teraz muszę cię zatrzymać. No sam Boże, no serio? Drugi raz chcesz zginąć? No niestety, no. Dobra. Skoro tak się ma to rozegrać, to go wykończę jeszcze raz. No i co teraz? Dobra, zapiszę jeszcze raz. Zobaczymy, co teraz nam powie. Ty gadbo, jaką cholerę to zrobił? Wszedłeś mi w drogę. Ach, to było osobiste. Dobra, okej. Okay, w porządku w takim bądź razie. On sobie tutaj ucieka. I zapewne to jest ten bożek, który ja mam w ekwipunku, to jest ten, który on tutaj potrzebuje, żeby odnieść Hani. Czy Chani, czy jak on tam to wymawiają. Dobra, pogadajmy z nim. Miałeś rację, Kuciu. Udało się i to bez kłopotów. Zbierajmy się, zanim coś się pojawi. Jeszcze nie. Nie mogę. Czemu nie? Boże, muszę go znaleźć dla Kiki. Wyrzuciłem go, gdy zobaczyłem niebieskie płaszcze. Muszę go odnaleźć. Chodźmy więc. Cicho się. Aha, czyli to niedokładnie... No dobra. W takim razie zwaliłem to. Nie powinienem... Takim... Myślałem, że to jest ten bożek, który miał ekwipunek, który mi dał do przehandlowania. O matko, to w takim razie co? Teraz będę mógł go chyba sprzedać, nie? Wszystko. Gdzie jest ten bożek? W ogóle łup? Dokładnie. Bo to jest ten, no nie wiem, to jest chyba ten, który mam w ekwipunku, no czemu ja mam z nim iść? Bez sensu trochę, no ale dobra, w porządku. W takim bądź razie, mam nadzieję, że tylko kul mi wystarczy, mam tylko 105. I ciekawe, czy będą tam jeszcze jacyś inni ludzie w ogóle z Inkwizycji. A nie, tu jest bożek. Dobra, w porządku. To tutaj, bo pilnuję niebieskich płatków. Ale już go znalazłem. Mam,
Możemy już iść? Tak, rusz się. Dobra. W takim razie musimy z nim wrócić. Na szczęście tutaj mamy teleport do wieży, więc będziemy sobie mogli śmiało wrócić. On będzie biegł teraz tam na piechotę całą chyba drogę. A myślałem, że kurczę, normalnie będę mógł się przenieść, a muszę z nim iść jeszcze raz chyba, na to wychodzi. Innej chyba opcji nie ma, chociaż zapiszę, zobaczymy. Zapiszę się i spróbuję się przenieść szybciej do wioski. I zobaczymy, czy on w tej wiosce będzie już. Dobra, zapisałem się, najwyżej się wczytam. Dobra, i co, jest tutaj? Dobiegł? Prześpię się, może w sam raz już będzie tutaj w tej wiosce. Dobiegnięty, chociaż wątpię w to. Ale warto zaryzykować. Dobra, speed do następnego południa. Zobaczymy, może do południa następnego uda mu się dobiec. Jeżeli nie, to się wczytamy. Dobra. Jest tutaj, dobiegł? O, chyba nie. Dobra. W takim razie muszę się wczytać i biec z nim po prostu, moi drodzy, całą drogę tak zwanego buta. Innej opcji chyba nie ma. Niestety, chciałem troszkę przyspieszyć, oszukać, ale gra mi na to nie chce pozwolić. Szkoda. Dobra, to idziemy w takim razie. Co zrobić? Mam tylko nadzieję, że nie będzie szedł przez jakieś... Aha, on idzie w ogóle jakąś inną drogą. I tutaj mamy w ogóle cały oddział złotych płaszczy. Inkwizytorów. Dobra, trafienie. Dobra, dawaj. Pięknie. Pozbierajmy sobie wszystko stąd. No, tutaj jest obóz inkwizycji jakiś kolejny. Dobra. Będziemy musieli tutaj na pewno przyjść sobie tutaj z nimi pogadać, bo widać, że tutaj stoi jakiś bastion. Nie za blisko świątynia, to niebezpieczne. Dobra, co jest takie ważne? Co jest takie ważne? Przygotowują rytuał w świątyni ziemi. Zastrzelą każdego, kto się zbliży. Nie wolno przeszkadzać Wronie i Czace Bakirowi. Po co ten komitet powitalny? Rytuał wiąże się z ryzykiem. Mogą zesłać na siebie gniew bogów. Kiepsko to brzmi. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Zapytaj później Chani, a teraz chodźmy. Dobra, pożo. Niech będzie w takim razie. Ała, trochę boli, ała. Dobra, nice, dostał. Pięknie, ognisty ptak, zbieramy sobie te przedmioty z niego. No prowadź, którędy my mamy iść w ogóle, kolego mój drogi? Tutaj tędy. To co zrobiliśmy po prostu... A nie, myślałem, że zrobiliśmy po prostu takie koło tylko. O, jest tutaj ta świątynia, rzeczywiście. A tam jest cały bastion w ogóle. Ten bastion mnie ciekawi. Czy to jest obóz piratów, czy po prostu... Czy to jest obóz piratów, czy inkwizycja rozbiła też swój obóz niedaleko tej świątyni, żeby Wronę po prostu obserwować? Prawie by to dziwne było. Bo wydaje mi się, że inkwizycja mogłaby ich stamtąd prosto wykurzyć. No ale też nie wiadomo, jaką ma potężną moc ten cały harpun, który oni posiadają, który udało im się zdobyć. Więc ciekawe to jest, czy w ogóle go mają? Zapewne Wrona się z nim w ogóle nie rozstaje. Ja bym na jego miejscu tak zrobił, nie pozostawiłbym go na statku, bo przecież to nie ma zbytnio sensu. Dobra, już prawie jesteśmy, na szczęście. Porząsiu. No, ciekawe, czy się ucieszą, że cię widzą, ta Hana. Czy dostaniesz pół biedy za to, że spartaczyłeś? Dobra, okej, okay. Zapiszmy się. Dziękuję, Gucio. Wszyscy Shaganumbi będą wiedzieć o twoich występkach. Dobra, bardzo fajnie, że cię to cieszy, że nam się udało to zadanie, moi drodzy, wykonać. A teraz pogadajmy sobie tutaj z Chani. To nie? Ona tutaj sobie stoi. Dobra, w porządku, Chani. Ta Hana jest wolny? Ta Hana jest wolny. Tak jak chciałeś. A więc mówiłeś coś na temat zaufania? Ta Łąga. Udowodniłeś swoją wartość. To nie będzie proste, piracie. Shaganumbi boją się mocy Tiwasów. Strach przed Gajotiłą sprawia, że mój ojciec i tonkowie śledzą Wronę. Dobrze, umiem... Musimy porozmawiać o twoim ojcu, dobra? Nie wysłucha. Więc pomóż mi w walce z Wroną. Będziemy walczyć.
ale nie na twój głupi sposób. Mam plan. Zdradzisz mi go? Tak, ale najpierw musisz mi coś obiecać. Możemy iść tą drogą tylko ufając sobie, a ja jeszcze ci nie ufam. Szczerze mówiąc, powinnaś trochę popracować nad zaufaniem. Wprowadzę cię w tajniki wudu i razem udamy się do świątyni ziemi. Dobra, jest w tym jakiś haczyk, prawda? Nie wrócisz do Guczo i ich maczuk gromu. Obiecaj mi to. Postanawiasz sprzymierzyć się z Indianami, dobra? Będę się musiał zastanowić. Dobra, w porządku. Czyli w takim razie tutaj na razie się do nikogo nie chcę przyłączać. Idziemy sobie teraz tutaj na tą wieżę i idziemy do miasta, bo jeszcze nie podjąłem decyzji z kim ja tutaj bym chciał sobie, moi drodzy, tutaj ją zjednoczyć. No może nie za bardzo mi to pasuje tutaj zjednaczanie się z... oczywiście z Inkwizycją tutaj, ze względu na to całe niewolnictwo, bo nie za bardzo mi się to podoba, szczerze powiedziawszy. Atakowanie bezbronnych Indian i porywanie ich do swojej pracy na polach, tak średnio, szczerze powiedziawszy. Ale ja muszę nauczyć się lepiej strzelać, muszę uzupełnić zapasy, więc na razie się z Indianami nie chcę związywać, bo jeszcze mogą mieć dla mnie jakieś różne ciekawe zadanka, zanim w ogóle zdecyduję, do kogo bym chciał się, moją drodzy, tutaj przyłączyć. Lecimy tutaj dalej z mopami. Pięknie. Dobra, i tutaj zbliżamy się, już jesteśmy coraz bliżej miasta, już widać tutaj mury. Zastanawiam się, gdzie jest do niego wejście. Tutaj stoi jakiś strażnik na moście. Okej, w porządku. W międzyczasie jeszcze tutaj mamy skrzynkę do obczajenia. Zbieramy wszystko i wchodzimy sobie do miasta. Dobra, odnaleźliśmy miasto. Ej, ty! Wybrzeże roi się od piratów. Najpierw Wrona, teraz ty. Podobno sam Stalowobrody będzie tu jutro. Stalowobrody, powiadasz? Zrozum jedno, piracie. Ty i twoi kumple rabusie nie macie tu czego szukać. Daj spokój, wpuść mnie! Nie. Ej, czemu tak? No to mogę zeskoczyć, czy ty chcę? Stój! Aha, czyli on mnie tutaj z tej strony nie chce wpuścić. Dobra, szybki zapis. Dobra, wczytamy się, zobaczymy, czy może uda się go jakoś, nie wiem, może przekupić? No, czy może jakieś zadanko dla niego mogę wykonać? O. Ciekawe. Dobra, próbujemy jeszcze raz, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Wpuść mnie. Toż to przekupstwo. Nie chcę... Okej, okay, czyli tędy się do miasta, moi drodzy, nie dostaniemy tą bramą, ale wydaje się, że jeszcze może być tutaj jedna brama. Czy nie ma? Czy mogę po prostu tutaj zeskoczyć i dostać się w sposób taki, nie wiem, niechciany? Dobra, spróbuję wejść, po prostu okrążyć to miasto, poszukam może jakiegoś innego wejścia tutaj. Może mnie tutaj, kurczę, wpuszczą w innych okolicznościach, w takim bądź razie. Dobra. Dookoła. No. Tutaj jest dalej ten cały wąwóz. Ale można by było chyba z niego przejść, tak? No dokładnie, tutaj, tędy nawet można wyjść. Dobra, zeskoczę na dół. O, cholera, wysoko. No, tego to ja się nie spodziewałem, że jest aż tak wysoko. Ale w porządku. Nie ma tragedii w sumie. Na szczęście jestem zapisany, ale nie wiem, czy przed, czy po rozmowie. Chyba dopiero przed jeszcze rozmową z nim, więc musimy jeszcze z nim jeszcze raz chyba przegadać na szybko. Tak, dokładnie. Pogadajmy z nim. Dobra, nie wpuści mnie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, nie wpuści mnie. Dobra. Okej. Okay. Niech mu będzie. Ej, ale tutaj mam szybkie... W ogóle mogę się szybko przenieść i tak, patrzcie. Czy mnie przed... No właśnie, no bez sensu. Chyba musisz się napić. Jak nie kijem, to pałą. Franco? Franco nie zależy na tym. Franco mnie przepuści, dokładnie. Płacą mi za stróżowanie. No i patrzcie. No i tutaj sobie mogę wchodzić bez problemu. No dobra, w takim razie. Jak nie tak, to tak się da to załatwić. Robotnik, ranak. Dobra, tu jest statek. Ciekawe, czy kto tym statkiem przypłynął. Czy to jest Sebastiano przypłynął, czy jak?
To mnie ciekawi. Czy, kogo, czy to jest statek Wrony, czy może statek Inkwizycji? Bo to też jest, moi drodzy, dość ciekawe. Teraz się dowiemy, jak wyjdziemy. A ty gdzie się wybierasz? Na statek? Co to, to nie. Rozkazy od komendanta. Dobrze. Łyk grogu? Bardzo chętnie. Czy mogę teraz wejść na statek? Nie. Zrobisz sobie kiedyś przerwę? Żebyś mógł się tu wśliznąć? Nie ze mną te numery. Zmywam się w takim razie. Uważaj, jak idzie. Dobra, czyli na statek się tutaj nie dostaniemy. Musimy w ogóle obczaić, kto tutaj, moi drodzy, jest komendantem tego tutaj przybytku. Ciekawe, dobra. Te coś ciekawego mam do znalezienia, do wzięcia? Chyba nic. Ale tutaj jest jakiś koleś, co się wygina. Wydaje mi się, że może można z nim pogadać. To jest strażnik. Sofia. Chyba się nie znamy, prawda, Złotko? Nieczęsto widuje się tu nową twarz. Dobrze. Teraz nie mogę, dobra. Jestem tu nowy. Jestem tu nowy. Domyślam się. Inaczej bym cię znała. Jestem Sofia. Dobrze. Co cię tu sprowadza? Nie miałam wyboru, kochanie. Stare Imperium jest w ruinach. Miguel i ja widzieliśmy napis na ścianie w kalderze. Wsiedliśmy więc na pierwszy statek. Dobrze, powiedz mi coś o... Powiedz mi więcej o Arborei. Arborea to ogromne i stare miejsce. Wiele potrzebnych ci rzeczy znajdziesz tu, na wybrzeżu Ostrzy. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie, ale chroni nas Inkwizycja. Dobrze. Chcę dowiedzieć się więcej o wybrzeżu Ostrzy. Strzelaj, kochaniutki. Dlaczego ten teren nazywa się Wybrzeże Ostrzy? A niech mnie, co to za pytanie? Nie wiesz? Może dlatego, że na mapie wygląda jak wygięte ostrze Cordelasa. Mogło być gorzej. Mogli go nazwać Świńskim Wybrzeżem Ostrzy. Dlaczego wybrzeże nie zostało zniszczone? Nie wiem, ale to, że nie zostało zniszczone, nie znaczy, że nie jest niebezpieczne. Ale mamy protektorów, by patrolowali teren. Czy jest niebezpieczne? Cóż, przede wszystkim są tam dzikie zwierzęta. Małpy, jaguary i inne takie. No i są szaganumbi. Dzikusy żyjące w głębi lądu. Z nimi nie handlujemy. Ale pozwalacie im dla was pracować. Wszyscy, których tu widzisz, to niewolnicy, złodziutki. Muszę się... U mnie nikt nie chodzi... Co mogę dla ciebie... Dobrze, zobaczmy, co ma do sprzedania ciekawego. Dobra, okej. Dobrze, o kurde, dobra, najpierw pohandlujmy. Sól. Jakieś kurcze stroje ma, porządne buty na kostkę. Pierścienie, złotousty, podłe sztuczki. Rumik. I ładokości mapa z drogą do skarbu. A można wziąć za 100. Warto by było tutaj się rozejrzeć. I możemy jej trochę rzeczy też, moi drodzy, tutaj opchnąć. Skóry. Dodajmy. Ile mamy? 1700. Zobaczymy, ile będziemy mieć po sprzedaży wszystkiego. Dobra. Przemuszle możemy potwierać. To też sprzedamy. To. Dobra. O, mamy 3100 sztuk złota na tą chwilę. Bardzo przyjemnie, w porządku. Czy coś kupujemy od niej? Nie, ona nie ma tego, co nas interesuje, a mianowicie amunicji. Więc jaki skarb można tu w ogóle znaleźć? Skarb można tu znaleźć. Stare świątynie są pełne złota i nefrytów, posążki, idole, maski. Każdy człowiek wystarczająco odważny lub głupi, by szukać skarbu, może bardzo się wzbogacić. Lub zginąć. Owszem, jeśli szukasz złota, mam pewną robotę do wykonania. Ale nie jest pozbawiona ryzyka. Dobrze. A co ciekawego? Coś konkretnego, co chcesz kupić? Skoro już pytasz, kochaniutki, przydałoby się kilka butelek porządnego wina. Ostatnio magazyn nie był zbyt dobrze strzeżony. Większość wina została wyzwolona. Co to ma wspólnego ze mną? Niemal każdy tutaj ma schowaną buteleczkę. Jeśli znajdziesz jedną, dobrze ci zapłacę. Co powiedziałeś? Dobrze, a ile ci potrzeba? 5 wystarczy. A chyba wina mam. Co da się zrobić? Świetnie, będę... A jeśli kogoś szukasz, znajdziesz go najpewniej. Dobrze, czyli musimy znaleźć czerwone wino dla niej. Dobra, okej. Tu pogadajmy sobie z tym. Teraz z Ranak. Wiesz coś o Guccio, zwanym Wroną? Chcesz porozmawiać?
Jestem głodny. Przynieś mi mięso, to pogadamy. Dobra. Zobaczę. Moje miejsce. Moje miejsce. Przecież mam mięso, no. Czemu nie mogę z nim pogadać, skoro mam mięso? Dziwne. Już nie będę kupował specjalnie jednego mięsa, żeby z nim pogadać. No ale dobra, okej, w porządku. Tutaj mamy Miguela. Zapewne on tutaj zajmuje się magazynem. Benito chyba może nas nauczyć strzelania. Tak trochę wygląda. Wyloty luf były odlewane specjalnie na tę wyprawę. Mają lepszy zasięg niż większość armat pokładowych. Fajnie. Fajnie. Fajnie? To najlepsze działa stworzone w kalderze. Dobrze, okej. Jesteś kanonierem? To takie oczywiste? Troszkę. Troszkę. Powściągliwość roku, prawda? Tak, naprawdę czasem mnie ponosi. Ale armaty są moim życiem. Uwielbiam je. A ty coś z morzem? Wyglądasz jak żeglarz. Nie jestem piratem. I tak ciężko tu znaleźć jakiegoś pirata. Szkoda. Chciałbym jakiegoś spotkać. Posłuchać historii o bitwach na morzu. No my nie możemy tutaj więcej zdradzać na swój temat. Dlaczego te armaty są skierowane w stronę morza? Mamy muszkiety, którymi trzymamy ich na dystans. A co jeśli nadpłynie statek? Wrona już próbował szczęścia, bezczelny łajdak. Ale czarna Betty pogoniła ich i zatopiła. Okej, to w takim razie już wiemy, co się dzieje, zostało ze statkiem. Czy to wszystkie armaty? Nie, na wieżach jest ich więcej. Widzisz? Możemy wziąć przeciwnika w dwa ognie. Dobrze, a słyszałeś już na statku? Oczywiście. W takich ciemnościach i przy takiej fali, w takiej sytuacji do dobrego strzału trzeba mistrzowskiego kanoniera. Niczego nie... Aha, dobra, czyli od niego się niestety nic nie nauczymy. Pogadajmy się z Miguelem. Tak, jestem Miguel, właściciel magazynu tu, w Puerto Isabela. Co mogę dla ciebie zrobić? Okej, ta kolejna jest pora, ty jesteś kierownikiem magazynu. Pogadajmy sobie najpierw nie tak na luźno. Możesz mi sprzedać? Nie, moja żona Sofia się tym zajmuje. Myślałem, że ty jesteś szefem magazynu. Myślisz, że nie mam co robić? Przy tej całej papierkowej robocie i przyjmowaniem towaru? Odkąd Alcazar wprowadził przydziały, wszystko trzeba sprawdzać dwa razy. Księgowość jest bardzo wyczerpująca nerwowo. Jeśli coś pójdzie źle, to mnie będą winić. Dobrze, może powinni wypłacić ci dodatek za niebezpieczną pracę. Strasznie niebezpieczna, no. Chciałbym, żeby ludzie doceniali mój wysiłek. Ludzie, to banda niewdzięczników. Ty to powiedziałeś, przyjacielu, ty wydajesz się radzić sobie w życiu. Możesz to tak nazwać. Na plaży leżą drewniane skrzynie. Morze wyrzuciło je na brzeg. I chcesz, żebym ci je przyniósł. Dobrze cię za to wynagrodzę. Zastanów się. Dobrze, a po co te przydziały? Te przydziały? Środek zapobiegawczy. Wszystko przez tego pirata Wronę. Póki nie dowiemy się, czy jest bardzo groźny, bądźmy ostrożni. Kto wie, jak długo tu będziemy. Dobra. Okej, co wiesz o Wronie? Co wiesz o Wronie? Pewnego dnia pojawił się na morzu i zaatakował naszą jednostkę. Tylko szybka reakcja Alcazara uratowała kolonię od grabieży. Co zrobił? Zatopił statek Wrony. Szkoda tylko zapasów. Mogliśmy je wykorzystać. Dobrze, a co teraz planuje? Co teraz planuje Wrona? Stracił statek, ale wciąż jest gdzieś w dżungli. Piraci. Z nimi wiecznie są problemy. Jeśli chcesz się tam udać, zalecam ostrożność. Alcazar gra z nim na zwłokę. Dlatego mamy przydziały. Ta kolonia jest spora. To tylko fragment, baza do podboju reszty kontynentu. Najniższym punktem jest port. Tam jest brama i magazyn. Ale nie możesz tam wejść, ani na statek. Wyżej znajdziesz rzemieślników i fermy świń. Komendant Sebastiano i jego protektorzy są najwyżej, w garnizonie. Czy mogę coś jeszcze zrobić? Dokąd mogę pójść? Nie wchodź do budynków, zwłaszcza do magazynu, ani na statek. A do garnizonu? Musisz zapytać komendanta Sebastiano. Dobra. Są tu... Ścieżka przez dolinę do środkowego poziomu. I brama główna. Też strzel... Jeszcze. Dobra, czyli okej, czyli wiemy tutaj mniej więcej wszystko. A mnie tutaj wyczai, że ja tu wchodzę? Nie czepia się. Jak się nie czepia, to ja tu wchodzę w takim bądź razie. Ale my, moi drodzy, zanim tutaj wejdziemy, to zmienimy sobie pierścień. Bo mamy ten, który dodaje nam 10... punktów w okradaniu.
Dobra, to w takim razie wchodzimy jeszcze raz w postać, inwentarz, pierścienie, złodziejstwo plus 10. I teraz będziemy mogli sobie tą skrzynię tutaj otworzyć. Porząsiu. No dobra, okej. To jest ta skrzynka do otworzenia, na szczęście. Dobra, zbieramy wszystko. Szczura na razie nie będę zabijał, żeby mnie tutaj przypadkiem ktoś nie wyczaił, że sobie grzebię po skrzyniach. Okej. Trochę złota, samorodek, w porządku. Ciekawe, co znajdziemy u góry. Ciekawego. Dobra, lecimy. Oczywiście ładnie wszystko na kucaczka. Ten magazyn jest dokładnie identyczny jak ten na samym początku gry. O, tutaj już nie wejdziemy. Tutaj już trzeba 75% umiejętności. Dobra, ale za to szczura można zabić. Dobra. No dalej, wyłaź! No już wylazłem. Oczywiście najpierw cię okradłem, ale tego wiedzieć nie musisz. Kurczę, co on tutaj pilnuje? Czy to jest jakiś magazyn, skrzynie? No tam troszkę już trzeba poziomu złodziejstwa, trzeba mieć 50 punktów. Dobra, w porządku. Z Benito rozmawialiśmy, z magazynierem też. Dobra, tutaj jest jakiś kowal. Dobrze. Indyczki. To jest górne w ogóle wejście magazynu i widzę tutaj winko. I trzeba takich winek, kurczę, tutaj 5 znaleźć. Więc będzie tutaj trochę chodzenia, szukania. A mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, mamy czerwone wino. Pięknie. Elegancko. Dobra, pogadajmy sobie w takim razie tutaj z tym panem Cooperem. Halo. Tak, młody człowieku. O co chodzi? O, dobra. Fajnie. Jesteś kowalem? Tak. Młotek, fartuch, kowadło. Przypomina ci to kowala? Kolejny idiota. Choć nie może być gorszy od tych protektorów. Nie dbają o swoją broń. To hańba. I kogo winią? Kto musi ją naprawiać? Naucz mnie tego. Może mnie coś nauczy? Ale i tak mnie to nie interesuje robienie tego. Będzie cię to kosztowało. Nie robię tego przecież z potrzeby serca. Nie próbuj się targować. Nie mam czasu na głupoty. Okej. Okay. O kurde. Troszkę pieniędzy by chciał za to. Ty? Kowalem? Mogę się nauczyć. Najpierw naucz się stosownie ubierać. Ale możesz mi pomóc z tymi mieczami. Dobra, co tu macie? Co tu macie? Nie lubię zwykłych oglądaczy. Kupujesz czy nie? Jeśli są dobre. Nie spiesz się. Przecież nie... Dobra, pokaż mi, co masz do sprzedania ciekawego. Schemat szpady. Zakrowione. To są te miecze do rzucenia. To nas nie interesuje. Dobra. Dobra, okej, w takim razie to będzie na tyle z nim. Nic tutaj więcej nie wykminimy. Postać, inwentarz, w ogóle prawa ręka. A, ja mam fajną szablę w ogóle. Nową. Fajnie. Pięknie. Bo musimy sobie w ogóle ją umieścić tutaj na naszym pasku. Jakbym chciał ją wyjąć, żeby mnie co oficera nam nie wyjęło. Dobra. Indyki kasujemy. Pięknie. Dobra, drobik, drobik. Zapiszę się. On tutaj nie patrzy? Nie patrzy. To ja wpadnę go okraść. Może tutaj znajdę czerwone wino przy okazji. Ale niczego tutaj takiego nie widzę, jak czerwone wino. O, jest. Ma. Jednak. Dobra. Jeszcze mamy skrzynkę do tworzenia. A co znajdziemy w skrzyni kowala ciekawego. Dobra. No. A te ząbki siedzą. No, nie do końca. Dobra. Czyli ten, 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 ten i ten. Dobra. Pięknie, o, młotek, materiał na miecz, pochodnia, spoko, zawsze się nam to przyda, bardzo chętnie. Tutaj mamy jakiegoś kolejnego ziomka, coś sobie siedzi, Tito. Szukasz Tita? To ja, rzeźnik Tito. Myślisz, że potrzebują rzeźników? Raczej tak, jeśli zależy im na najlepszym mięsie. Jeśli jesteś głodny i masz trochę złota, mogę ci pomóc. Dobra, a masz tylko mięso? Broń możesz kupić od kogoś. Ale jeśli szukasz wieprzowiny... Tylko wieprzowiny? Mniej więcej. Nie moja wina, stary. Tylko... Ale mogę ci zrobić ładny zestaw. Steki, mielone, flaczki, same pyszności. O, w porządku, wezmę... O, tamtemu wtedy będziemy chyba mogli dać to mięso.
Wszystko zostanie między nami, dobra? Okej, okay, dobra, z porządku. Tutaj, o, tutaj mam gościa odnośnie broni. Fajnie, to nam się przyda. Myślę, że tutaj musimy skraść do domu. Kurde, 40 bry potrzeba. Czy jest tu czerwone wino? Jest na stole chyba jedno. A nie, nie mogę tego podnieść, niestety. Kurczę. Ale tutaj mamy księgę jakąś, tylko coś do przeczytania? No, też nie. No dobra, to trudno w takim bądź razie. Oswojone guźce i tutaj kto? Robotnik. Myślałem, że może ktoś tutaj wytrenowany bardziej. Do... Nie tyle co wytrenowany, to ktoś z imieniem, kurde. Nie wiem, co ja w ogóle pieprzę. Dobra. Otwieramy kolejną skrzynię. Troszkę grogu. Elegancko. Dobra, zbierzmy sobie to. I tutaj mamy pana od broni. Webster. Czego poszukujesz, młody panie? Pistoletów, kul czy prochu? Mnóstwo ognia za niewielką cenę. Oto, co daje Webster. Dobra, masz też muszkiety? A, muszkiety. Szlachetna broń. Rzecz niezbędna każdemu młodemu dżentelmenowi. Ale biada, jeśli twoja broń wpadnie w niepowołane ręce. Więc masz? Oczywiście, ale nie mogę sprzedać muszkietu każdemu, kto o to poprosi. Potrzebuję zgody komendanta Sebastiano. A kurde, co ma z tym wspólnego jego zgoda w ogóle? Zgoda Sebastiano. Zdaje się, że nasz młody dżentelmen nie słuchał uważnie. Mamy masę kłopotów przez dzikusów, nie mówiąc już o piratach. Jeżeli położą swoje brudne łapska na naszych muszkietach, kto wie, co się stanie? Dobra, pokaż mi, co masz. Kurde. Chociaż naboje kupię. Moje zadają ile? 65. Moździerz, pistolety plus 10. Ta broń jest lżejsza. Ale posiada dwie lufy. O proszę, ale kosztuje 950 sztuk złota. Broń zabójcza podczas walki na krótki dystans jest bardzo popularna wśród niedoświadczonych strzelców, czyli wychodzi na to, że musi być celna. Śrutowy, doskonale nadaje się do walki pod wkładem lub w ciasnych pomieszczeniach. Dobra, my sobie kupimy naboi trochę. Nawet więcej niż trochę. Nie będę tutaj, kurczę, się pieprzył. Wezmę po prostu z 600 kul, jak nie lepiej. Bo jednak z tego głównie walimy. Dobra, jeszcze wezmę setkę i zobaczymy, ile mamy. Dobra, mamy 700 kul prawie. Dobra, w porządku. Powinno wystarczyć na jakiś czas. Dobra, tutaj się nikt do mnie nie czepia, że okradam. Dobra, mamy chyba trzecie już wino. Dam radę tę skrzynię. O, damy radę ją otworzyć. W porządku, fajnie. Przy okazji trochę jeszcze zarobimy. Pięknie. O, czerwone wino kolejne. Zamek kółkowy, ważna część muszkietów, pistoletów. Fajnie, to wychodzi, że no to mamy już 4 wina. A może się zgubiłeś? No troszkę. Troszkę się zgubiłem, masz rację. Ale dobrze, moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku. Standardowo zachęcam was do ocenienia filmu oraz zostawienia subskrypcji, jeżeli chcecie dalej tutaj ze mną spędzać miło czas oraz eksplorować Wybrzeże Ostrzy, jak i całą grę Ryzen. Więc trzymajcie się, cześć, do kolejnego odcinka. Pa, pa.